Okazuje się, że ona ma na ciebie zły wpływ, dlatego podświadomie nigdy tego nie ubierałaś, nigdy nie ubierałeś i tłumaczyłeś sobie: A może na jakąś specjalną okazję, a może to kiedyś ubiorę? Żeby wyruszyć do tego nowego, trzeba czasami odciąć to stare. I robimy to symbolicznie. I ja również to robię. Wszystkie te rzeczy ja również stosuję w moim życiu. Robimy porządki, otwieramy szafę i zastanawiamy się, czy w tych butach chcę iść, przejść przez ten portal i być w tej nowej energii, czy też te buty. Symbolicznie buty, prawda? Idziemy w nowych butach, zostawiamy stare buty za sobą, zniszczone buty zostawiamy, idziemy w nowych butach. Oczywiście dotyczy to wszystkich naszych ubrań, wszystkich naszych rzeczy. Przeglądamy jeszcze raz wszystko, i tak, czy to pasuje do mojego nowego życia? Czy też jest tu tak dużo energii starych, że jednak należy się tego pozbyć? I tutaj masz tyle metod, tyle możliwości. Najlepsza metoda karteczek. Napisz sobie na karteczkach, tak jak ja to robię. Robię tak, że piszę sobie na karteczce. To ubranie wpływa na mnie pozytywnie, zostaw. To wpływa na mnie negatywnie, usuń. To jest neutralne, zapytaj później, albo. To ubranie obniża moją wartość, albo to ubranie podwyższa moją wartość. I takie różne karteczki sobie tworzę. Staję przed moją szafą, ubieram jakąś sukienkę. Jak się w niej czuję? No, za bardzo nie jestem w stanie z tego zdefiniować, więc. Biorę to do ręki, ściągam ją, biorę do ręki, trzymam w ręce, a drugą ręką losuję karteczkę. Jaka, jaki wpływ ma na mnie ta sukienka, którą mam na przykład już dwa lata albo trzy lata, losuje? Nie pasuje do Twojej nowej drogi. Wyrzuć. No to logiczne, ślicznie do kontenera, może komuś się przyda. Ubieramy bluzeczkę. Jak się w niej czuję? Ojej, coś mnie przetłacza. No to już nie musisz ciągnąć karteczek, tylko od razu do kontenera. Ubierasz jakieś spodnie. Jak się w nich czujesz? Fajnie, super. Jakoś tak nie wiem, lekko to nie musisz ciągnąć karteczki, tylko możesz odłożyć do szafy. Nie masz pewności, ściągasz, bierzesz do ręki, losujesz. Hmm, podwyższa moją wartość. Pasuje do mojej nowej drogi. Idealnie! Wraca do szafy. I tak ze wszystkimi rzeczami, ponieważ rzeczy magazynują energię. Dlatego jest tak, że nie jest to myślenie ekologiczne naturalnie, tutaj nie mówimy o ekologii, ale jeżeli chcemy w naszym życiu dokonać pewnej zmiany, przemiany, Chcemy coś zmienić w nas samych, w naszym otoczeniu, to co jakiś czas jest to potrzebne. Można oczywiście te rzeczy przekazać dla biednych ludzi, oni się z tego ucieszą, czyli nie są one gdzieś tam wyrzucone. Ale dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ wszystko to, co nosisz na co dzień. To magazynuje Twoją energię. I może być tak, że Ty już przepięknie pracujesz z wizualizacjami, z afirmacjami, a okazuje się, że ubierasz jakąś starą sukienkę, jakieś stare spodnie. One, mogą, one z wyglądu mogą być nowe, ale już je masz dwa lata albo trzy lata i nagle masz taki krok w tył, ponieważ ta stara energia Ciebie sprzed dwóch lat, ciebie sprzed trzech lat jest do tego przyczepiona. I to może też sabotować Twoje. Marzenia, Twoje pragnienia, ty tu tak pięknie wizualizujesz już tylko być w tej nowej energii, ubierasz coś starego i znowu jesteś tą osóbką sprzed dwóch albo sprzed trzech lat i zastanawiasz się, co się dzieje. Taki sam wpływ mają na nas zapachy. Ktoś nam podaruje jakieś perfumy i powinniśmy być wdzięczni, bo perfumki na przykład kosztują, nie wiem, tysiąc złotych, a ty się spryskasz tymi perfumami i masz wrażenie, o Boże, co się ze mną dzieje? Tracę pewność siebie, nie jestem pewna, yy, jak się zachować, jakieś mam takie strachy, obawy, niepewności. Może się tak okazać, że te perfumy nie są dla ciebie, bo mają w sobie jakieś zapachy, które działają na Twoją podświadomość, przypominają Ci jakieś stare negatywne. Sytuacje I po prostu spadasz w dół. Dlatego, tak jak zmieniamy ubrania, w momencie przemiany naszego życia zmieniamy ubrania, większość naszych ubrań, jak zmieniamy nasze mieszkania, nasze domy, dlaczego wszyscy bogaci ludzie mają po kilka czy kilkanaście domów, i często po prostu jakieś sprzedają, kupują sobie nowe, bo oni też się zmieniają. Tylko, że u nich to widzimy, widzimy tą zmianę, przemianę, że a, jakiś tam aktor, aktorka, znowu sprzedał dom, kupił sobie nowy. Dlaczego przecież był taki piękny? Ale już do tej osoby nie pasował, już nie pasował do jej wizji życia. Czyli tak samo jak ubrania, jak nasze otoczenie, jak wszystkie nasze rzeczy, które nam służą, tak samo i perfumy, makijaż i inne, to wszystko ma na ciebie wpływ. Czyli w momencie zmiany i przemiany ty pracujesz nad sobą, ale zmieniasz także Twoje otoczenie, Twoje rzeczy, testujesz te rzeczy i usuwasz to, co już do Ciebie nie pasuje. I pamiętaj, że rzeczy mają w sobie energię, czyli może być tak, że masz sweterek, który ma 20 lat, ale ma w sobie taką super energię, że on pójdzie z Tobą dalej, pójdzie razem z Tobą do tej nowej wizji życia. A może być tak, że coś dopiero co kupiłaś, dopiero coś kupiłeś, ale już ma tak negatywną energię, bo może sprzedawca był jakiś, nie taki, że rzecz była w Twojej szafie, nigdy jej nie założyłaś, nigdy jej nie założyłeś i teraz ją testujesz, okazuje się, że ona ma na Ciebie zły wpływ, dlatego podświadomie nigdy tego nie ubierałaś, nigdy nie ubierałeś i tłumaczyłeś sobie, a może na jakąś specjalną okazję, a może to kiedyś ubiorę. A w rzeczywistości zawsze cię coś od tego odrzucało. Po co ciągnąć za sobą takie ołowiane kule? Po co to ze sobą tachać do nowego życia? Puść to. To jest właśnie ta energia wszechświata. Odcinamy wszystko to, co ci nie służy, wszystko, co cię hamuje, co cię blokuje, co obniża Twoją wartość, co wprowadza do Twojego życia jakieś smutki, niepewności. Przejrzyj sobie wszystkie jakieś Twoje bibeloty. Jakie one mają na Ciebie wpływ? Mają dobry, negatywny, nie masz pewności, zrób karteczki i wtedy masz stuprocentową pewność, żeby się tego szybko pozbyć. Po co macie to blokować na Twojej drodze do szczęścia? Czyli energia wszechświata, odcinamy. Bierzemy ten sierp w nasze dłonie i po prostu odcinamy. Ja wiem, jakie to jest trudne. Ja wiem, że jak czasami masz taki worek rzeczy, które no, w sumie są prawie, że nowe i trzeba je nagle wyrzucić, to ojejku, jaka szkoda, tyle pieniędzy, a może to jednak ubiorę, a może coś z tym zrobię. Tysiące rzeczy się pojawiają. Moja rada. Jak zrobisz ten test, to wywieź te rzeczy jak najszybciej, jeszcze tego samego dnia, bo ci gwarantuję, że już jeżeli ten dworek zostanie w Twoim mieszkaniu, to już następnego dnia będziesz w nim, brzydko mówiąc, grzebać i jeszcze coś wyciągniesz, że może się jednak przyda. Może jednak tego nie wyrzucać. Tak działają te energie. Te energie nie chcą, żeby je wyrzucić, te energie nie chcą cię puścić. Te energie negatywne mają w sobie coś takiego, że chcą cię zniewolić, więc one wiedzą, że jak one są w tym worku, to za chwilę je wyrzucisz, już nie będą miały na ciebie wpływu. To będą cię wołać, wołać, wołać. Wiesz, jak u mnie było? Wiele razy, jak robiłam takie porządki w szafie, wywiozłam worek. Postawiłam go albo obok kontenera, jeżeli nie było kontenera na ubrania, bo w niektórych miejscach na świecie nie ma tych kontenerów, niestety. Więc postawiłam obok normalnego kontenera, ładnie wszystko poukładane, żeby sobie biedni ludzie mogli wziąć. Przyjechałam do domu. Poszłam spać, w nocy się obudziłam i te rzeczy mnie wołały. Mario, wróć, zabierz nas z powrotem. My tu biedne stoimy przed kontenerem, zabierz nas z powrotem. Na pewno nas do czegoś wykorzystasz, może do pracy w ogrodzie. Do tego stopnia te energie Cię będą wołać. Więc jak już zrobisz te porządki, to wyrzuć to i to najlepiej tak daleko, żeby Ci się nie opłacało po to jechać z powrotem. Bo może tak być, że tak Cię będzie wołać, ale tam przecież był prezent od mojej cioci sprzed iluś tam lat, albo od jakiegoś tam ukochanego, albo coś tam innego. Jak ja się wytłumaczę, że tego nagle nie mam? Nie pozwól, żeby te energie wróciły do Twojego życia. Jak już raz coś odetniesz, to odetnij to na zawsze. Odetnij to na zawsze, już nigdy do tego nie wracaj.